Dzień dobry, szanowny panie marszałku, panie przewodniczący, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż parlament, niż senat, żeby mówić o barierach regulacyjnych w funkcjonowaniu rodziny, ponieważ te regulacje, o których będę chciał mówić, powstają tutaj. W związku z czym lepszego miejsca nie ma. Druga jeszcze istotna informacja, tu już mój przedmówca o tym wspomniał, też to padło w wystąpieniach wprowadzających. Polacy chcą mieć dzieci. Polacy deklarują, że chcą mieć co najmniej dwójkę dzieci, ale tych deklaracji nie realizują. I to implikuje twierdzenie, że są pewne bariery, które powodują, że deklaracje nie są realizowane. I wydaje mi się, że to jest bardzo, no, w pewnym sensie pozytywna informacja dla architektów polityki prorodzinnej, ponieważ daje nadzieję, że odpowiednia polityka może mieć w Polsce na pewno większy efekt niż w różnych krajach starej Unii Europejskiej, gdzie odsetek młodych deklarujących nie, ja nigdy nie chcę mieć dzieci, jest dużo wyższy niż w Polsce. Tak więc to tyle tytułem wprowadzenia. O jakich barierach regulacyjnych ja chcę tutaj dzisiaj państwu powiedzieć? Ja oczywiście mógłbym tak 10 minut, tutaj włączyłem sobie stoper, poświęcić na wymienianie różnych barier, które utrudniają funkcjonowanie rodziny w Polsce, które dyskryminują chociażby rodziny oparte na małżeństwie formalnie zawartym. Sztandarowy przykład, rozporządzenie ministra edukacji z roku 2004, dające preferencje w dostępie do przedszkoli dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Oczywiście samotnie, państwo wiedzą, trzeba wziąć w cudzysłów. Prawdopodobnie każdy z nas zna wielu tak zwanych samotnych rodziców, którzy tylko są formalnie samotni, natomiast faktycznie te dzieci wspólnie wychowują. Podobnie system podatku dochodowego do osób fizycznych i tak dalej. Mógłbym tutaj, że tak powiem, całą listę państwu tych barier wymienić, ale nie o to mi chodzi. Pytanie ciekawsze i chyba ważniejsze do zadania na tym forum polskiego parlamentu jest następujące. Dlaczego polski system prawa, stanowienia prawa dopuszcza do powstawania takich regulacji? Tak? Dlaczego w momencie stanowienia prawa legislator nie zastanawia się, jaki wpływ dana regulacja może mieć na rodzinę? My jako ekonomiści wierzymy, będąc w paradygmacie teorii racjonalnego wyboru, że jeśli rodzicom na przykład będzie opłacało się rozwieść, to prawdopodobieństwo tego, że się rozwiodą, jednak wzrośnie. Tak? Państwo znają prawdopodobnie wszyscy ten przykład, rok 2004, preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci w dostępie do zasiłków z pomocy społecznej, liczba wniosków o separację, nie wiem, czy państwo wiedzą, wzrosła w Polsce w ciągu jednego roku 203%. Tak? Czy zmieniła się kultura, czy zaszły nagłe zmiany obyczajowe? No raczej nie, przynajmniej w ciągu jednego roku raczej zmiany obyczajowe nie zachodzą. Czyli to widzą państwo, że regulacje mają wpływ. Tak? Regulacje mają wpływ na decyzję o zawieraniu małżeństwa, na decyzję o rozwiązywaniu małżeństwa i również mają wpływ na decyzje dotyczące dzietności i o tym ja będę chciał państwu dzisiaj tutaj mówić. Pan senator Augustyn wspomniał o ekspertyzach. Jestem autorem jednej z tych ekspertyz, w której do szeregu kwestii, które będę tylko sygnalizował, się odnoszę, tak więc zachęcam państwa do zapoznania się z moją pracą, jak będzie już dostępna. Natomiast teraz kilka słów z punktu widzenia ekonomisty. Tak? Jestem ekonomistą, który zajmuje się ekonomią regulacji, czyli badam wpływ właśnie regulacji, które tworzą pewien system bodźców, który z kolei wpływa na zachowanie również nas jako rodziców. Ja pokażę może państwu, nie mam tak atrakcyjnej prezentacji, jak tutaj mój przedmówca, ale mam jeden slajd, który będę chciał państwu na samym początku pokazać. Dobrze. Kiedyś Kotarbiński został spytany, czym jest nauka i odpowiedział w bardzo ciekawy sposób. Nauką jest to, czym zajmują się naukowcy. To jest, wydaje mi się, dosyć dobra odpowiedź. Tak samo można spytać, czym zajmują się ekonomiści. Czym jest ekonomia? No, tym, czym zajmują się ekonomiści. Proszę zobaczyć, jaki tu jest wykres. Mamy American Economic Review, najbardziej prestiżowe czasopismo ekonomiczne na świecie. Tak? Jeśli ktoś w ciągu 5 lat opublikuje tam 10 artykułów, to raczej ma Nobla za lat 10. Tak? Czyli czym jest ekonomia, tym, o czym piszą ekonomiści w American Economic Review. Proszę zobaczyć, jak rośnie liczba artykułów, w których ekonomiści piszą o kapitale ludzkim. To są prace Garego Beckera, Heckmana i innych. Tak? Proszę zobaczyć, mamy skok w latach 50. Bardzo dużo ekonomistów zaczyna zajmować się kapitałem ludzkim. Ale proszę zobaczyć, że w tym samym momencie wielu ekonomistów zaczyna zajmować się rodziną.
Tak? Czyli tu mają Państwo przykład empiryczny na podstawie analizy lingwistycznej, także ekonomiści zajmują się rodziną w kontekście kreowania kapitału ludzkiego, o tym będzie mówił jeszcze doktor Kluza później. Czyli jest o czym mówić i my jako ekonomiści mamy kilka interesujących informacji do przekazania. Dobrze. W literaturze ekonomicznej panuje właściwie konsensus, pisze o tym w ekspertyzie, także rodzina oparta na małżeństwie formalnie zawartym zwiększa dobrostan jej członków i pozytywnie oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy. Dobrze, trzy zdania na ten temat. Chociażby jedno z badań wskazuje także, że połowa dzieci z rodzin, które nie są zbudowane na fundamencie małżeństwa, doświadczy rozpadu związku ich rodziców przed osiągnięciem 5 roku życia. Ten sam wskaźnik dla dzieci pochodzących z małżeństwa opartego na, tak, na, z rodziny opartej na małżeństwie formalnie zawartym wynosi tylko 15%. Kolejne badanie, bardzo ciekawe badanie. Autorzy ja odwołuję się do badań, które są opublikowane w czasopismach najbardziej cytowanych, które były bardzo głośne, są powszechnie uznawane za wiarygodne. Inne badanie pokazuje także, na przykład dziewczęta pochodzące z niepełnych rodzin 3 razy częściej zachodzą w ciążę w nastoletnim wieku niż te wywodzące się z rodzin opartych na małżeństwie. Mógłbym Państwu kilka godzin streszczać wyniki tych badań, streszczam to w ekspertyzie, ale jednak no, badania pokazują, że warto chronić małżeństwo, rodziny tak opartą na małżeństwie formalnym, formalnie zawartym, program minimum nie dyskryminować tej rodziny, tak? Nie dyskryminować tej rodziny, rozporządzenie przedszkolne jest jawnym przykładem dyskryminowania tego typu rodzin. Znam wiele rodzin, chociażby z Warszawy, które mają rodzin wielodzietnych, które tak rodzi się kolejne dziecko, czy kolejne dziecko wchodzi w wiek przedszkolny, składają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Wniosek jest odrzucony, no bo rodzina pełna, prawda, taka dynamiczna, normalna, tak, wielodzietna, ale oczywiście oni to są w ostatnim miejscu, jeśli chodzi o dostęp do przedszkoli. Mówię o tym tutaj, tak, bo jesteśmy w miejscu, gdzie jednak te regulacje powstają. Dobrze, przechodząc do meritum mojego wystąpienia i pewnych konkretnych propozycji zmian. Państwo doskonale wiedzą, że każda ustawa w Polsce musi przejść proces oceny skutków regulacji. Tak, oceniamy, prawodawca ocenia, jak dana ustawa będzie wpływała na środowisko naturalne, tak, na nie wiem, sektor finansów publicznych, na sytuację finansową samorządów i tak dalej. Tak? Czyli teoretycznie te wszystkie regulacje, które wychodzą z ministerstw i z rządu, powinny być oceniane pod względem wpływu na rodzinę, na dzieci, na chociażby stabilność rodziny. Dobrze, wiele w ostatnich latach udało się zrobić, żeby jakość tych OSR-ów, tego mechanizmu oceny skutków regulacji poprawić, ale wiele jest do zrobienia. Proszę zobaczyć, że główny problem związany z tym mechanizmem jest następujący. Ministerstwo przygotowuje regulacje i później samo to ministerstwo ocenia swoją regulację, tak? To jest tak, jak ja bym napisał artykuł naukowy i sam był recenzentem mojego artykułu naukowego. Tak? Czyli w tym całym systemie oceny skutków regulacji, w filozofii jego działania jest wiele bardzo poważnych błędów. Dobrze, ja zajmuję się trochę analizą lingwistyczną i wrzuciłem ustawy, które wychodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do programu lingwistycznego. Program lingwistyczny czytał te strony, gdzie jest ocena skutków regulacji i patrzyłem, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na przykład przygotowując rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, bada, tak, to jest rozporządzenie, które ma określać, w jakich warunkach nasze dzieci będą przebywały w żłobku i przedszkolu. Program lingwistyczny podaje następujące dane. Liczba słów dziecko w tej ocenie skutków regulacji związanej z tym rozporządzeniem 0. Liczba słów rodzina w ocenie skutków regulacji rozporządzenia, które przywołałem przed chwilą, 0. Okay? Dobrze, będzie to Państwu ten materiał udostępniony w ekspertyzie, jest tabela, to co wypluł mi program lingwistyczny. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kiedy przygotowuje różne rozporządzenia, które no, jednak jakoś będą oddziaływały na dzieci, na rodziny, nie pisze w ogóle o dzieciach i rodzinie. Dobrze? To nie jest jakiś duży zarzut w stosunku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bo podobnej jakości są oceny skutków regulacji wychodzące z innych ministrów. Znaczy, wydaje mi się, że warto o tym mówić. Warto o tym mówić na forum Sejmu, na forum parlamentu, bo państwo otrzymują, tak, państwo, którzy później pracują nad tymi projektami, państwo otrzymują ustawy z ich założeniami, ale również z oceną skutków regulacji. W związku z czym, wiem, że mój czas płynie, już jest 9:29, w związku z czym ja przygotowałem w mojej ekspertyzie
kilka takich bardzo pragmatycznych rekomendacji, które poprawiłyby system oceny skutków regulacji w Polsce, tak aby system ten badał, tak, jak dana regulacja będzie wpływała na dziecko, tak, na rodzinę i tak dalej. Dobrze. Po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba wyjąć ocenę skutków regulacji z ministerstw, tak? No bo ja nie powinienem recenzować artykułu, który sam piszę, tak? W związku z czym rola kancelarii premiera powinna tutaj być mocniejsza. To jest pierwsza rekomendacja, taka bardzo generalna. Zresztą ja Państwa też odsyłam i polecam taki mój duży raport napisany dla programu Sprawne Państwo, Recent Young z zeszłego roku, gdzie piszę z kolegą z Holandii o tym, w jaki sposób lepiej programować politykę państwa, w jaki sposób lepiej opierać ją na dowodach. Są państwa, gdzie mechanizm oceny skutków regulacji działa bardzo dobrze, tak? I wyłapuje różne regulacje pod względem, znaczy oczywiście to polityk, tak? Ustala parametry oceny systemu regulacji, tak? Ale potrafi wyłapywać te, które mogą na rodzinę źle wpływać. Dobrze. Uważam również, że należy zobowiązać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i również odpowiedni zespół Kancelarii Premiera, który wprowadził kilka miesięcy temu tak zwany test regulacyjny, żeby Ministerstwo Pracy, jak przygotowuje jakąkolwiek ustawę, która w jakikolwiek sposób odnosi się do rodziny, to jednak żeby badało wpływ tej ustawy na rodzinę, tak? Żeby to słowo rodzina, dziecko w tych ocenach skutków regulacji, które wychodzą z tamtego ministerstwa, żeby się pojawiło częściej. Teraz nie pojawia się wcale, tak? Większość, mają Państwo wynik analizy lingwistycznej, czy będą mieli w mojej ekspertyzie. Proponuję konkretne pytania, które trzeba dodać do testu regulacyjnego. Tak, jeśli dla nas rodzina ma być ważna, jeśli premier mówi, że mamy doprowadzić tak do rewolucji w tym obszarze, to dlaczego w ocenie skutków regulacji pytamy, tak jak dana w każdej ocenie skutków regulacji wychodzącej z każdego ministerstwa, pytamy, jak dana regulacja wpływa na, nie wiem, na środowisko naturalne, prawda? To dlaczego nie mielibyśmy pytać w każdej ocenie skutków regulacji, jak dana regulacja wpływa na rodzinę? Tak, jeśli rodzina ma być dla nas ważna, tak, a nie to, ile żab tak ginie, przechodząc przez drogę, którą budujemy. Dobrze, konkretne rekomendacje są w mojej ekspertyzie. Co więcej, proponuję, odwołując się też trochę do doświadczeń międzynarodowych, holenderskich, brytyjskich, żeby parlament, który jak do parlamentu wpływa ustawa, tak, to parlamentarzyści, komisja ustawodawcza bardzo dbają o to, żeby sprawdzić, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Ja proponuję również parlamentowi, żeby parlament dokonywał recenzji jakości ocen skutków regulacji dołączanych do ustaw. Jest wiele krajów, gdzie parlament czy biuro analiz parlamentu ma bardzo istotną rolę w recenzowaniu oceny skutków regulacji i są również państwa, gdzie to biuro analiz na poziomie parlamentu same prowadzi ocenę skutków regulacji na zlecenie tych, którzy te ustawy później przygotowują, a którymi głosują. Wydaje mi się, że to jest sugestia tutaj do pana marszałka, do pana przewodniczącego i do parlamentu, że biuro analiz sejmowych, biuro analiz senatu, wykorzystując doświadczenie międzynarodowe, mogłoby, że tak powiem, tutaj odgrywać większą rolę i na przykład jeśli minister pracy i polityki społecznej wysyła do państwa ustawę, która w tytule ma rodzina i dziecko, a później w ocenie skutków regulacji słowa dziecka nie ma, słowa rodzina nie ma, to państwo taką ustawę, wydaje mi się, że powinno panu ministrowi jednak odesłać i nad nią nie procedować. Dalsze rekomendacje, pragmatyczne rekomendacje, opierające się na wynikach badań i doświadczeniu innych krajów, prezentuję w ekspertyzie, która mam nadzieję będzie niedługo państwu udostępniona. Dziękuję bardzo.